Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Słuchajcie, wiecie co, ten dzisiejszy filmik to jest jeden z cyklu takich filmików, wiecie, mam ileś takich projektów w głowie, o czym bym chciała filmy ponagrywać, o czym bym chciała vlogi nagrywać i potem te projekty zaczynam robić, te projekty gdzieś tam sobie tkwią w telefonie, w sensie wideo nakręcane do tych projektów gdzieś tam są, później mi to umyka i jest kilka takich projektów, na przykład mam taki totalnie rozgrzebany chyba od półtora roku, słuchajcie, projekt o najpiękniejszych parkach w Warszawie, w ogóle o parkach w Warszawie, bo miałam taką koncepcję, że najpierw, że po prostu pokażę parki, potem mi się to zmieniło, że jednak stwierdziłam, że fajnie będzie je pokazać też o różnej porze roku, no także automatycznie ten projekt po prostu się rozciągnął, bo potem zapomniałam, że ten projekt jest i tak dalej, i tak dalej. Kolejny taki projekt, który mam cały czas w głowie, to dotyczy oczywiście sztuki. Chciałabym nagrać dla Was poradniki, jak kupować, jak zacząć oglądać sztukę, jak zacząć rozumieć sztukę. I też na taką serię, to jest też tak, że już mam tam coś ponagrywane, ale ciągle to jest albo niewystarczające, albo wydaje mi się, że można to jeszcze inaczej, lepiej zrobić. Kolejne to jest fajne miejsca dla dzieci w Warszawie, w sensie, gdzie można iść z dziećmi. I słuchajcie, ten filmik zaczęłam nagrywać jeszcze przed pandemią. Jeszcze przed pandemią. Także ten filmik ze Stefcią będziemy musiały dokończyć, bo potem nagrywałyśmy go jeszcze, jak były te przebłyski, takie, że się wracało do Warszawy w pandemii i tak dalej, ale jest cały czas do zrobienia. I słuchajcie, filmik ostatnio porządkowałam, to często mi się przypomina o tych projektach, jak słuchajcie, już mój telefon i iPad odmawiają posłuszeństwa. Muszę coś zrobić z pamięcią. No i wtedy wchodzę do pliku wideo i zaczynam po prostu tam przeglądać, czego ja nie pokasowałam i tak dalej. No i czasem znajduję bardzo fajne rzeczy. I tak jest w przypadku tego filmiku. Bo słuchajcie, często pytacie o moją pracę. I właśnie w zeszłym roku, jak realizowałam jeden z projektów, to stwierdziłam, że o super, to jest dobry pomysł, dlatego że to jest taki czas już, jak klient wreszcie się zdecydował, że to jest taki czas już przewidywalny realizacji, to będzie super właśnie, żeby to nagrać. Ale też właśnie ponagrywałam, nagrywałam i gdzieś to tam mi umknęło, coś było niekompletne, na coś czekałam jeszcze, coś jeszcze chciałam dograć i to tak się nie zrealizowało. I słuchajcie, teraz stwierdziłam właśnie, wyrzucając pliki, stwierdziłam, że kurczę, przejrzałam te materiały i stwierdziłam, ej, to jest w sumie tak naprawdę kompletny projekt, bo wtedy chciałam nagrać tak, żeby w tym filmiku było kilka projektów. Ale stwierdziłam, nie, to jest dobry obraz, to jest dobry przykład tego, co robię, więc fantastycznie, nie będzie to jak zwykle 40-minutowy filmik, ale będzie krótszy. Natomiast ten filmik fajnie pokazuje, fajnie opowiada o tym, czym się zajmuję i wydaje mi się, że tak naprawdę jak patrzę teraz na niego z perspektywy czasu, to wtedy mi się wydawał mocno niedoskonały, a teraz wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Także kochani, zapraszam Was serdecznie na film. Może to nie jest moment, bo jest długi weekend, więc może to nie jest moment, żeby filmik o pracy. No ale wiecie, że przekora to moje drugie imię. Teraz realizujemy projekt dla hotelu w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. W tym projekcie pracuję z dwoma znakomitymi artystami, absolwentami Gdańskiej ASP, z Maćkiem Nadolskim i z Tomkiem Woźniakiem. A teraz kochani, pokażę Wam, jak wygląda praca w pracowni, jak wygląda praca z artystami i co tam robimy, przygotowując projekt. A jeżeli nie takie, to jakie i dlaczego? Oto jest tytuł naszego dzisiejszego, proszę, kolejnego programu, cyklicznego programu na temat sztuk pięknych, które to sztuki uprawiane są przez, jak widzą Państwo, intelektualistów najwyższej wody. Nie można tak powiedzieć, najwyższej próby, najwyższej poprzeczki, najwyższego sortu. A wiesz, ja to nagrywam. To będzie! I kochani, tak to wygląda. To jest chyba najbardziej ulubiona część mojej pracy, czyli wizyty w pracowni, kontakt z artystami, rozmowy z nimi, no i też patrzenie, jak projekt idzie. W tej chwili to, co widzicie dookoła, to jest projekt, który aktualnie realizujemy. Robię go z Maćkiem Nadolskim i z Tomkiem Woźniakiem. Obydwaj są absolwentami grafiki na ASP w Gdańsku. Chłopaki z ogromnym dorobkiem, z ogromnym doświadczeniem. Także praca z nimi to jest naprawdę wielka przyjemność. Mamy zamówienie, ten projekt to jest zamówienie dla hotelu, dostarczenie sztuki do hotelu w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. I jak to wygląda? Najpierw są rozmowy z klientem, które ja prowadzę.
jak dojdziemy już do porozumienia, jak zobaczę wnętrza i tak dalej, zaczynam sobie wyobrażać się, z którymi artystami chciałabym pracować, którzy artyści będą odpowiedni do takiego projektu. I potem oczywiście dostarczamy, zaraz Wam pokażę kilka przykładów. Proponujemy jakieś tam po prostu inspiracje, które klient wybiera. Czasem jest ich kilka i od razu to klika, czasem jest tak, że ten proces zajmuje więcej czasu. I jak to wygląda? Wiadomo, że jak robi się projekt taki duży, tutaj mamy na przykład 100 obrazów do namalowania, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża ilość. Więc wiadomo, że pewnego wzoru, pewnej inspiracji jest na przykład, nie wiem, 10 sztuk. I to jest fantastyczne właśnie, zwłaszcza tutaj Maciek i Tomek malują, to jest fantastyczne, bo raz, że te obrazy są, każdy jest absolutnie niepowtarzalny, ale dwa, że jak to malują dwie zupełnie różne ręce, dwie zupełnie inne osobowości artystyczne, to też jest niezwykle ciekawie patrzeć, jak taka inspiracja jest interpretowana. Naprawdę, to jest niezwykłe doświadczenie. Chłopaki robią sobie często ze mnie żarty, bo jak przyjeżdżam do pracowni, to pokazują mi obrazy i tak, znajdź różnicę. A więc już jak znajdę szczęśliwie różnicę, a różnice są do znalezienia, bo tak jak mówię, no po prostu ręka ma to do siebie, że kreacje tej ręki są niepowtarzalne. To wtedy tak, no to teraz zgadnij, który z nas to malował, który z nas który malował. No już wtedy zaczynają się schody. Aczkolwiek wydaje mi się, że trochę ich rozgryzłam po tym czasie, na tym etapie. I co? No obrazy są, to jest ogromna ilość. Mieliśmy akurat trzy formaty. Były 120x120, 90x90 i 120x180, takie już naprawdę, naprawdę gigantyczne. Po tym, jak zostaną już namalowane, zostaną zabezpieczone, zostaną wszystkie podpisane, robimy dokumentację fotograficzną i popłyną do Saudii, tam zawisną w hotelu i będą cieszyły oczy gości hotelowych. A ja wpadam często tutaj, nie ukrywam, że po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, żeby oczywiście zdać relację klientowi, na jakim etapie jest praca i kiedy ewentualnie może się spodziewać, że te obrazy do niego dotrą, ale oprócz tego tak naprawdę to po prostu uwielbiam tutaj przebywać. Warsztat. Muzykę możemy włączyć? Musi być, muszą być pędzle, muszą być farby. Ja tu nawet, słuchajcie, do nagrania, żeby było ładnie, to się tak obstawiłam artystycznie. Nawet chłopcy robili sobie jaja i sugerowali, że powinnam siedzieć z pędzlem w ręku. Tak sugerowaliście. Z batutą. No dobra, teraz się zabieramy do roboty i oglądamy, co żeście tam zmalowali. My? To wszystko. Słuchajcie, tutaj dokładnie. Tomek jest tak kochany, że pokazuje, jak widać różnicę. Ten sam motyw, ta sama inspiracja, a zobaczcie, jak różny jest efekt osiągnięty przez Tomka i przez Maćka. No co przepiękne. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to nie jest moja ulubiona seria. To przepiękna. Który to? Akurat 120 to jest. Przepiękne! 180. Szczotki są Tomka. To jakaś postać jest. Gdzież nie, to nie? Mój cień się odbija. To musisz zostać. Zobacz, wygląda jak postać. No. Widzisz, że wygląda jak postać. Boski Nadolski we mgle. Boski Nadolski we mgle. Mhm. O poranku. No, o. Czekaj, no przecież... Ale poczekaj, że sobie to... Nie, to muszę, nie, to muszę tam, pokazać, zobaczyć, bo to nie robi tak. Pokaż. Taki skali. Przepiękna. Robi robotę. Nie no, przepiękna. Naprawdę, chłopak, przepiękna. Poprawki czy nie? Weź, zostanę tak do jutra. Tak. Tamten jest do poprawki. No, ten akurat. Duże formaty, fajne zabawy. Duże formaty są przepiękne. Najlepiej się bawiliśmy chyba no, przy dużych formatach, a najgorzej przy 90. No, ten mi wyszedł. Czy wszystkie wam wyszły, ale niektóre są po prostu... masz szkoda wysyłać. W malowaniu tych obrazów? No. Robienie zacieków. Nie, Tomek jest mistrzem. Piękno. Pryskania. Naprawdę, w pryskaniu jest mistrzem.
Mieszanie. O, błąd. Niedościgniony. Niedościgły wzorze. Pokazuję ci klasyki jak tych pianów. Ale się kolorystycznie dobraliście. O, a tu taka sytuacja. Bawią się zamiast cześć, pracować. Wujek! Nie krzycz Stefan. Nawet zestawione razem. Wyglądają pięknie. Same te krawędzie, co? Tak wygląda 40 skomasowanych obrazów. Właśnie się śmiejemy, że możemy sprzedawać sztukę na metry, tudzież na kilogramy. Ja po prostu tyle, a ja może tyle. No taki kawałek poproszę, ze 30 centymetrów po prostu tej sztuki. A te to są... Postaw. O, i są trójeczki. 3-1 to nasz taluga. A i 3-2, dobra. 3-3. Nie no, te są po prostu... Wiesz, no genialne, no. Ale ta skala, wiesz, masz rację, że skala robi. Szyby robiła robotę? Dziękuję. Obraz numer 99. Tak. 99, bo to jest obraz numer 100. Tam mi to dużo. Szczęśliwi? Załadowane. Jadą, także wycałuję, wyściskam i będę im życzyła dobrej podróży i dobrego życia. Podobało się. Mam nadzieję, że to trochę zobrazowało, jak ta moja praca wygląda. Natomiast już w związku z tym filmikiem, kochani, obiecuję, że będzie więcej takich treści dotyczących sztuki, ale takich po prostu pogadanek. Właśnie jak kupować sztukę, jak zacząć zbierać sztukę, jak ja zbieram sztukę, jak można się zapoznawać ze sztuką współczesną, ze sztuką dawniejszą i tak dalej, najlepsze lektury, także postaram się jeszcze to nagrywać. Kochani, dajcie znać, jak filmik Wam się podobał, ściskam Was mocno, pa!